Zakończyła się renowacja pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Już niedługo będą mogli odwiedzić go pierwsi pielgrzymi. Klasztor Kamedułów położony jest na malowniczej Wigierskiej wyspie. Wojny jednak doszczętnie zniszczyły budynki klasztoru. Dzięki działaniom Fundacji Wigry Pro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęło klasztor dofinansowaniem. Odrestaurowano 10 eremów, czyli domków, w których przed wiekami zamieszkiwali zakonnicy. Ten projekt dotyczył remontu 10 eremów tarasu górnego wraz z wieżą zegarową, wraz także murami oporowymi, które trzymają ten teren akurat tarasu górnego. Ten remont budowlany już się zakończył. Mówił prezes Fundacji Wigry Pro ksiądz Jacek Nogowski. Klasztor Kamedułów wyremontowano, aby chronić dziedzictwo narodowe oraz krzewić polską kulturę. Dlatego już niedługo w mury klasztoru pokamedulskiego, jak zapowiada Anna Mścichowska, zostaną przyjęci pierwsi pielgrzymi. Pokamedulski klasztor w Wigrach niedługo będzie już otwarty dla naszych gości. Proponujemy tutaj 13 wystaw, więc eremy, które zostały wyremontowane, zostaną udostępnione jako wystawy kulturalne przedstawiające po kolei historię od powstania klasztoru. Klasztor pokamedulski stoi otworem dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z historią wigierskich mnichów. Do odwiedzin zachęca także ksiądz biskup Jerzy Mazur. Powinniśmy zawsze pamiętać o celu fundatora, króla Jana Kazimierza, modlitwa za ojczyznę, aby Pan Bóg ustrzegł od wszelkich niebezpieczeństw naszą ojczyznę. Ta modlitwa, która od wieków płynie z wigierskiego klasztoru, jest dzisiaj szczególnie potrzebna naszej ojczyźnie.